Polsko-ukraińskie spotkanie Dialog Dwóch Kultur po raz 13 odbyło się w dniach 3-9 września w Krzemieńcu, Drohobyczu, Stryju i Żurawni. Od połowy lat 90. do Krzemieńca, miasto urodzin Juliusza Słowackiego, w dniu jego urodzin 4 września przyjeżdżają intelektualiści ze świata nauki i kultury, z Polski, Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Tegoroczne spotkanie stało się kolejnym ważnym wydarzeniem służącym budowaniu porozumienia między elitami kulturalnymi obu krajów. Inicjatorami i głównymi organizatorami tego wydarzenia są Mariusz i Urszula Olbromscy. To, co nas łączy, to te słowa Juliusza Słowackiego: lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. Ten kaganiec niesiecie państwo, intelektualiści, artyści ukraińscy, niesiecie państwo, intelektualiści i pisarze polscy ku przyszłości, ku pojednaniu obu krajów. Następne dni dialogu odbyły się w Drohobyczu i Stryju. Na zakończenie uczestnicy spotkania udali się do Żurawna, gdzie urodził się prekursor literatury polskiej Mikołaj Rej. W ratuszu została podpisana deklaracja w sprawie utworzenia Muzeum Mikołaja Reja w Żurawni. Dokument podpisali Mariusz Olbromski, pisarz i inicjator utworzenia muzeum, oraz burmistrz miasta Żurawna Wasyl Witer. Swoje podpisy również złożyli świadkowie wydarzenia. Uczestnicy Dialogu Dwóch Kultur obejrzeli tymczasową wystawę Mikołaj Rej, wielki syn ziemi żurawieńskiej, prekursor literatury polskiej. Doktor Tadeusz Piersiak z Lublina wygłosił krótki wykład o twórczości autora Zwierzyńca. Jest to zobowiązanie narodowe, żeby Muzeum Mikołaja Reja w Żurawni powstało. A nade wszystko jest to również akt współpracy polsko-ukraińskiej, ponieważ spotykamy się tu z niezwykle ciepłym i serdecznym przyjęciem naszych gospodarzy, czyli władz miasta, które nie tylko zadeklarowały gotowość współpracy, współdziałania w tworzeniu muzeum, ale również zobowiązały się do przekazania tej oto nieruchomości. W drodze powrotnej do Lwowa uczestnicy wielodniowej wyprawy odwiedzili pobliski cmentarz, dawny pałac Czartoryskich, podziwiali piękne widoki Dniestru oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana III Sobieskiego upamiętniającym zwycięską bitwę pod Żurawnym w 1676 roku. Dialog Dwóch Kultur odbył się pod patronatem ministra kultury Ukrainy, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, konsulatu generalnego RP we Lwowie i w Łódzku.